druga część spotkania dekanalnego młodzieży w Korzeniowie, mała Fatima w Korzeniowie. Już trzeci rok, jak to spotkanie się tutaj odbywa. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy będą z tego sprawozdania oglądać to nagranie i wszystkich, którzy nie byli, a ciekawi są, jak to spotkanie wyglądało. W drugiej części już jesteśmy na placu koło figury Matki Bożej Królowej i tutaj się młodzież gromadzi. Byliśmy na mszy świętej, potem nabożeństwo majowe w drodze odśpiewane. Przy krzyżu jubileuszowym w lesie, jakieś 500 metrów stąd, była droga krzyżowa i wróciliśmy z pieśnią maryjną na to miejsce, gdzie będzie teraz chwila na wspólne spotkanie. Już była Belgijka tutaj odtańczona, żeby trochę nabrać energii do wspólnego spotkania przy kiełbasce w tej chwili, przy ognisku. Już tam się pali ognisko, tak? A teraz wszyscy podchodzą tu do grilla albo po kiełbaskę, żeby posilić się. Najpierw upiec tą kiełbaskę na ognisku. Może tu kilka szczegółów kamerka przybliży. Smacznego siostrom. Dziękujemy. No, teraz będzie smakowało, jak tyle żeśmy się wymodlili. Tak. Zaraz się wytańczymy. Tak. No. Dobrze. Będą tego sprawozdania słuchać panowie, którzy przygotowali tę kiełbaskę na gorąco. Co im powiecie? Bardzo dobra kiełbaska i dziękujemy. No dobrze. Mogą otworzyć firmę grill. Tak, dobrze. Tak, sprzedawać. O właśnie, to jest propozycja dla KS... Tutaj na tym, na drodze, niech zrobią taką budkę sprzedaż kiełbasy. Dla KSM-u, dla KSM-u propozycja, niech sobie zarobią, nie? Ale fajna propozycja, zaraz im to przekażę. Dobrze. Tak. A gdzie ty masz kiełbaskę? Powiedz no mi, gdzie kiełbaska dla ciebie? No idźcie no tam do pana Adama, to wam kiełbaskę da. Jula, nie wsypam. Co? No. Tak. Chodźmy razem, to pójdziemy na kiełbaskę. Chodźcie. To jest dla wszystkich jest kiełbaska. Chodźcie. Proszę bardzo, naprawdę. Chodź. Co chce? Tak. Dać im tutaj, bo one tam się... No a siostry? Tak. Możemy sobie odebrać właśnie, możemy? Proszę tu dać jeszcze tego. Agatka, przypuść. Ej. Ale wam to idzie nawet pięknie. Tak. Bardzo pięknie wam to idzie. Tak. Proszę. Łaska żyłam się. Dajcie mi talerzyki. Dzięki. Proszę. Ej, musztarda. Musztardę? Tutaj młode kelnerki, tutaj korzeniowianki. Naprawdę trzeba je pochwalić. Dziękujemy. Jest przepyszna. Od tej strony my ich jeszcze nie znali, jak tak pięknie kucharzą. Masz. Naprawdę. Jeszcze? Dobra, dzięki. Proszę! Co to za znajomość? Proszę jeść. Ej, Ania, tu ci podadzą. Ale ona, Ania, chodź tam. Tyle? Tu jeszcze te. No, czarte. Pokładaj ci to, proszę. Ej.
nóż tutaj. To ja dziękuję w imieniu wszystkich, że tak pięknie tutaj posługujecie. Bóg zapłać. Co chciałaś? Klebusia? Proszę. A herbata jest tam. A księża nic z kiełbaski? Coś żeśmy dziubnęli. Czekamy, żeby nas ktoś zauważył, to zjemy jeszcze raz. No to bardzo proszę. Podejdźcie. Jest, jest kubeczek. Muszę odpocząć. Jest się nie przejeść, bo jutro muszę jakoś funkcjonować. No słoneczko jest ładne. Tak, wreszcie coś. No Bogu dzięki. Dobrze, patrzcie, że jest tak, bo tak to by było błotko. Pogoda by byłoby błotko, tak. A tak nawet komarów nie ma, bo nie zdążyły się rozmnożyć. Tak. W ubiegłym roku była tragedia z komarami. Tak, cięły żarówno. No. Ale bardzo proszę, podejdźcie jeszcze. Macie kubeczki, to jeszcze nalać herbatki raz. Tak. Jak tutaj herbata schodzi paniom? Słabo herbata schodzi. Słabo herbata schodzi. O. Ja tu przyjdę za chwilę. No. Może ksiądz się napije. Kubków starczy, napije się, ale za chwilę. Odwiedzę tu innych jeszcze. No, a paniom serdecznie dziękuję, że się zaopiekowały tutaj naszymi gośćmi. Bóg zapłać. Tam młode kelnerki spisują się wspaniale. Tak jest. No. Bardzo pięknie, tak. Ty już byłaś na kiełbasce? Tak, nie. Tak. No tak, mama mówi za nią, to chyba nie. Była. No, trzeba iść tam. Smacznego. Tak. Idę tu odwiedzić. Co pani nie dali kiełbaski? Dali. Ja dziękuję. No. To jest tego małego chyba. A. Bo ja. Co lekarz zabronił? Nie, raczej nie. No, to trzeba skorzystać. Tak. To jeszcze czas. No. Idę do was jeszcze. Smacznego życzę. Tak. Widzę, że tutaj jest jeszcze ciasto. No pięknie, bo tam widziałem samą kiełbaskę. To trzeba tym ciastem się poczęstować. Dziewczyny, wy jesteście skąd? Wola Ociecka. Wola Ociecka, no pięknie. Pierwszy raz pewnie jesteście tutaj. Ja tak. A ty już trzeci. No to od początku, jak tu mała Fatima jest. Pewnoż koleżankę zaprosiła, nie? No tak, jakoś wyszło. Jakoś tak wyszło. No to wspaniale. A to są wasi krewniakie? Jakie? Znajomi? Nie. Nie, aha, tak. No to się stawiało. No to ja widzę, ale zapytam, czy to są krewni. No. A ty już była na kiełbasce? Byłam. Ja też już byłam. Tak? No. Tylko za mało keczupu podają. A to trzeba sobie samemu wziąć. No proszę o więcej, ja prosiłam. Powiedz, żeby tam trochę przygasili ten ogień, bo się spalą kiełbaski. Tak. A przy tym stole jak wam tutaj smakuje? Super. Bardzo dobre. Super. Bardzo dobrze. No to, bardzo smakuje. Tak. No to się cieszę. Spokojnie. Ketchup na wodzie mineralnej. Tak? Nie, ja go było odwrócone. No właśnie. Gabriszka, ty to wylałaś? Mi też mało, nie dodałeś. Mnie się tak wylało, ale na obrus taki płócienny. A. Ej, no mam jakiś ten brus na coś. Ale to nie jakoś to... A tu mnie wsiąknie, to można. Nie wsiąknie. Zawsze spokojnie, tak. Belgijkę już żeście odtańczyły? Tak. No to dobrze. No to dobrze. To złożymy zamówienie. Tak. Witaj. No się cieszę, że ty jesteś. Panie Adamie. Idę tutaj z wywiadu. Wszyscy chwalą niesamowicie, że te kiełbaski są super ekstra. Tak? Wspaniałe. No bo to jest nasz osmowy drzewie. No. Często takie są dobre. A, ja wiem, jakie to jest drzewo. I tam są
Tak. Nie, bo sosnowe to. Tak. Wspaniale. A i chlebuś przypiekany, to też jest na zamówienie pewnie, nie? A, na zamówienie. No to pięknie. Kto tu pomaga? Chciałem część zwolnić. Aha. Bo by pan nic nie zarobił, nie? Dobrze, dobrze, dobrze. Tak. No. Nie zabraknie kiełbaski? Nie zabraknie, no to się cieszę. To muszę tym paniom, które tam przywiozły i tym sprzedawcom, którzy nam sprzedali tą kiełbaskę, serdecznie podziękować. Panie Adamie, jak się ta firma nazywa, która nam kiełbaskę sprzedała? Jeszcze raz? Kabanos. Tutaj firmie Kabanos pragnę serdecznie podziękować przy grillu, bo wszyscy chwalą, kiełbaska jest wspaniała. Bóg zapłać. To już chyba drugi rok, czy trzeci? Panie Adamie, to już trzeci rok z Kabanosa? Trzeci rok z Kabanosa kiełbasa jest. To nie jest reklama, tylko prawdziwa pochwała, autentyczna, że kiełbaska z Kabanosa jest wspaniała. Wszystkim to chcę na głos powiedzieć. Tak, nie ma ciszy wyborczej jeszcze, gdy chodzi czy reklamy. Tak, no to właśnie. Tak, ale no na wzór ciszy wyborczej można tutaj pochwałę dać. Zapraszamy wszystkich z powrotem do tańca. O, siostry. Ci, którzy jeszcze jedzą, to nic się tam wykończają, ale ci, którzy już... Keczup raz jest. Keczupu, keczupu. Keczup raz. Obrapałem. Dziękuję. Standardy? Nie. Zapraszam. Wiem, że dzisiaj kupiony i wiem, że to było 2 godziny temu. O, ty to kupowałaś? Starczy wam kaczupu? Nie wiemy jeszcze. No tam jest jeszcze, nie? A więc jeszcze raz smacznego wszystkim, którzy jeszcze tutaj będą podchodzić, korzystać z usług tych kelnerek naszych korzeniowianek. Wspaniale to robią. Tak. Plika? I jeszcze raz panu Adamowi za piękną posługę i wszystkim, którzy tutaj mu pomagają. Dobre kolana! Ale ty lejesz na kolana, czy na... Na kolana leję specjalnie, bo bym cię spolił przecież. A, to też jest taka... Idzie popiół! Gabi, chleb! Gabi! Mój chlebek! Ile ci kupisz? To na zamówienie specjalne. Wiktor! To ja tu zamówię jedną kromeczkę. Idę teraz, włączę kamerkę. O, już bym dostał, ale ekspres! To muszę to sfilmować. To jest chleb przypiekany na grillu. Dobra, Radek, dobra, dobra. Ponad 200 ludzi, prawie 200 ludzi. 200, no to bardzo ładnie. 160 jest od kościoła. Tak, tak, a potem jeszcze doszło. Przejdę teraz tutaj. Gdzie jest zgromadzenie większe?
tańczymy z przewodniczkami teraz, taniec deser. Proszę bardzo. Dobra. Tylko musicie włączyć. Dzięki. No. Jesteście normalnie. Zawsze się. Co dopiero? A dobra. Uwaga, nie działa. A zamówić włączenie mikrofonu. A i włączycie mikrofon. Do ten. Tutaj pracujący przy studio, dziękuję wam pięknie. Okay, zapraszamy teraz wszystkich na taniec dziewczęcej służby maryjnej. Bo jest to bardzo ważna część naszego spotkania. Tak. Przy muzyce. Tak. Jakim powodem wracacie do domu?
przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty do waszych serc.